No cześć. Dzisiaj będzie o książkach, które zaczęłam czytać, ale nie byłam w stanie skończyć w 2019 roku. Jest ich 8 porzuconych książek, powieści i biografii i esejów i takich tam. Po pierwsze fale Virginia Woolf jakoś nie mogłam dobrnąć nawet do połowy, mimo że samą Virginia Woolf bardzo cenię. Jest ona jakby dla mnie pewnym symbolem. Przeczytałam Panią Dalloway, przeczytałam Do latarni morskiej, która jest jedną z moich ulubionych ever powieści, takich po prostu ważnych. No i chciałam po tych kilku latach nieczytania Virginia Woolf wrócić właśnie przez falę, ale się nie udało. Chyba dlatego, że jednak to jest literatura, w której trzeba być bardzo skupionym, a ja byłam w takim czasie, że potrzebowałam czegoś lżejszego. Fale nie symbolizują tutaj fal mor... To znaczy symbolizują fale morskie, że to nie jest morska opowieść. Ale powieść to przeplecione ze sobą monologi, które są jakby falami. To także bardzo ciekawe, że udało się Virginia Woolf w taki sposób prowadzić narrację, że ona rzeczywiście ma dynamikę fal. Mam nadzieję, że wrócę. Kiedy? Nie wiem. Z wielką odwagą Brené Brown, chociaż na Netflixie wykład Brené Brown o wrażliwości jest jakby jedną z ważniejszych rzeczy, którą słyszałam w tym roku tak zupełnie osobiście. Brené Brown jest w ogóle badaczką wrażliwości, przez kilkadziesiąt lat się tym zajmowała naukowo, więc bardzo, bardzo serdecznie Was odsyłam do niej, do jej występów na TEDxie, właśnie na Netflixie, do jej wykładu, ale ta książka jest po prostu, no moim skromnym zdaniem, źle przetłumaczona. Bardzo słabo przetłumaczona, jest wiele kalek językowych, po prostu to jest koślawe wszystkie i ja nie byłam w stanie przebrnąć przez tę książkę. Przeczytałam kilkanaście procent, mimo fascynującej autorki i mimo pewności, że jest tam wiele bardzo wartościowej treści, to po prostu nie dałam rady. Feminist Fight Club. Powinno być raczej. To miał być poradnik. Jest napisane w takim stylu yo-yo, kumpelskim, elo-elo, fajterskim, babskim. W każdym razie no nie w moim stylu. Do mnie bardziej, ojejku, o niebo, bardziej przemawiają te eseje mężczyźni, objaśniają mi świat, albo dlaczego nie rozmawiam już z białymi o kolorze skóry. Paradoksalnie to jest książka też bardzo o feminizmie. Czy nawet ostatnia biografia Mary Shelley, Mary Wollstonecraft, czyli buntowniczki, które przeczytałam. Ojejku, to jest takie wspaniałe. Ale to Feminist Fight Club zupełnie nie moja wrażliwość. Po prostu mi nie odpowiada taki styl, więc szybko porzuciłam i nie wrócę. Wszystkie dzieci Louisa Kamila Bałuka. Niestety porzuciłam tę książkę. Nie pamiętam dlaczego. Czy miałam do przeczytania jeszcze coś innego i potem zapomniałam wrócić? Nie wiem, ale porusza ona bardzo, jakby to powiedzieć, bardzo ważny temat. Myślę, że to jest książka trochę o poszukiwaniu, a nawet bardzo swojej tożsamości, o tym, jak czasem jest to trudne. Akurat jest to opowiedziane na przykładzie historii, bo to jest reportaż w ogóle, lekarza, który w Holandii, nie mylę nic, w Holandii prowadził klinikę in vitro, w której kobiety wybierały sobie w banku mężczyznę, którego nasienie chcą mieć, żeby mieć dziecko. No nie? No i wtedy jakby nie może się to dziecko kontaktować z tym mężczyzną, po prostu ma tylko mamę jakby, chociaż biologicznie też ma ojca. Z tym, że ten lekarz okłamał te kobiety i sam był dawcą nasienia, więc to on był ojcem wszystkich tych dzieci. A miał też specyficzną urodę, więc te wszystkie dzieci są do siebie podobne i jest ich chyba 300. Żeby nie spłaścić tej opowieści do lekarz, który zapłodnił 300 kobiet, a zobaczyć subtelności i złożoność, a przede wszystkim poszukiwania tych osób, warto przeczytać tę książkę. Ja już to wiem, bo przeczytałam kilkadziesiąt procent i na pewno do niej wrócę w tym roku. Nie wiem, jak to się stało, że jej nie dokończyłam. Wolność, równość, przemoc chwyciłam w księgarni jej charakteru w Krakowie i już nie puściłam. Nie wiedziałam nic o niej. Tytuł, wolność, równość, przemoc, czego nie chcemy sobie powiedzieć, autorka Agata Sikora. No i piękna okładka. No jak to okładki książek wydawnictwa Charakter, wiadomo. Aczkolwiek niestety nie przeczytałam tutaj stu, na przykład właśnie, chociaż może pewnie przeczytałam.
ale już po tym opisie autorka pokazuje, jak kulturowe paradoksy kształtują naszą codzienność, jak rodziła się i ewoluowała liberalno-lewicowa wrażliwość, jak znaleźliśmy się w klinczu rozdarci między polityką tożsamości a uniwersalistycznym liberalizmem. Bardzo dużo trudnych słów jest w tej książce. Chociaż takich nie jakichś, nie wiadomo jak trudnych i niezrozumiałych, jak najbardziej zrozumiałych, ale mimo wszystko to jest zbiór esejów takich, mogę się pomylić, ale powiem, filozoficznych, takich zakrawających o uniwersyteckie. Więc nie spodziewałam się tego. Myślałam, że to będzie bardziej coś w stylu właśnie Dlaczego już nie rozmawiam z białymi o kolorze skóry, czyli jedna z najlepszych książek, jakie w życiu przeczytałam. Ale nie, to jest coś innego, coś bardziej, wydaje mi się, zdystansowanego i takiego, to brzydkie słowo, ale suchego. To prawdopodobnie świadczy o tym, że ja po prostu jestem, nie wiem, no niezbyt wytrawnym, wyrafinowanym czytelnikiem. Poszukuję raczej czegoś takiego bliższego sercu, ale może to coś jest dalej, więc muszę jeszcze trochę przeczytać. Pewnie tak jest. Uprawa roślin południowych metodą Michurina, Weronika Murek. Absolwentka prawa, jak się okazało, więc to mnie jakby tak też przekonało, że kurka, absolwentka prawa napisała świetną, nagradzaną, pozytywnie komentowaną, recenzowaną książkę, zbiór opowiadań. Ta książka jest cieniutka dosyć. Pełno w niej takich przenośni, magiczności, surrealizmu. Chyba pierwsze opowiadanie jest o młodej kobiecie, która umarła, ale jakby jest dalej obecna i normalnie rozmawia z członkami rodziny, oni ją olewają, jakby są, nie są, że ojejku, umarła, biedna, była taka wspaniała, tylko bardziej tacy, ojejku, to robiłaś źle i to źle, i tak jakby traktują ją, jakby była żywa, tak jak w jej życiu ją traktowali, że trochę jest tak z buta, niestety. Jeżeli lubicie takie klimaty jak Mistrz Małgorzata czy książki Markeza, no to na pewno się zakochacie w tej książce, a jeżeli bardzo nie lubicie, tak jak ja, to również może Was ona ująć i mnie ujęła, aczkolwiek znów wracamy do tego, że nie jestem chyba takim typowym czytelnikiem tej książki. I była ona dla mnie wyzwaniem, mimo że jest nieduża. Więc jej nie dokończyłam, więc ją porzuciłam i na pewno do niej wrócę. Fridę zaczęłam czytać po nagraniu filmu o Fridzie na mój kanał. Dobry timing, to podstawa. No po prostu ja jak zaczęłam ją czytać, to miałam wrażenie, że ja już wszystko to wiem, a to jest jeszcze napisane w formie powieści, co jest, ja nie lubię czytać o prawdziwej osobie w formie powieści, bo nie wiem, co jest prawdą, a co nie jest prawdą. Trochę jak właśnie w filmie Dwóch papieży. To znaczy, można to zrobić, ale to jest bardzo trudne i to się udało na przykład w Księgach Jakubowych Olcia Tokarczuk, która to zrobiła w sposób niesamowity i po prostu świetny, ponieważ działa się akcja tak bardzo dawno temu, to niczemu nie szkodzi i wręcz wydobyła historię, opowiadając ją na swój sposób. Ale tutaj jakoś, nie wiem, nie, po prostu nie. I nie przeczytam tej książki do końca, chociaż ma piękną okładkę. Jeżeli o Fridzie niewiele wiecie, to na pewno, czy prawdopodobnie będzie to fajna dla Was lektura, a jeżeli wiecie sporo, no to to już pewnie zależy od gustu, po prostu. Czesław Miłosz, biografia Andrzej Franaszek, książka, która od kilku lat jest na mojej półce. W tym roku zaczęłam ją czytać, przeczytałam, uwaga, 38 stron. A w sumie jest ich 755. Przy czym tyle z tej książki to są same przypisy, a tyle właściwa biografia. Jednym z głównych i kluczowym w moim przypadku minusem tej książki jest to, że ona nie istnieje w formie elektronicznej i nie można jej przeczytać na Kindlu, nie można jej kupić, nie można jej wypożyczyć elektronicznie, po prostu jej nie ma elektronicznie. Ona jest tylko na papierze, więc pozdrawiam wszystkie osoby, które przeczytały tę książkę w takiej formie papierowej. Jeżeli istniejecie, to dajcie znać w komentarzu, bo to niesamowite dla mnie. Jedyna większa książka, powiedzmy, którą przeczytałam w tym roku w papierze, bo nie było jej właśnie elektronicznie, to Beksińsk Magdaleny Grzebałkowskiej. No ale to jest bardzo wspaniała, genialna i cudowna
książka, którą się po prostu czyta. Po prostu się czyta, bo jest ciekawa i jest świetnie napisana. Czego nie można powiedzieć o pierwszych 38 stronach biografii Czesława Miłosza, która jawi mi się obecnie, jak wiecie, gra w Mario albo gra w Herkulesa. Kiedyś była taka gra komputerowa, bardzo dawno temu. Albo jak taka fosa wokół zamku. Historia świetna, człowiek fascynujący, ale przebyć tą fosę, szacun. Mi jest to tyle smutno, że po prostu ten styl napisania, czyli tak bardzo ciężko, akademicko pisana książka, tak bardzo ciężko przeczytać jedną stronę, dobrnąć do końca. Te wszystkie jakieś wkręty, niewkręty, w ogóle z końca życia, na początku życia, jakieś kurde ogromne cytaty, w ogóle jakby nie było żadnego wyboru źródeł. Podejrzewam, że było, ale wciąż dużo jest tego wszystkiego i to jest takie no źle, po prostu nie. Jest mi smutno, no dlatego, że chciałabym, żeby to była taka wiedza o Miłoszu, no żeby była jak najbardziej dostępna, a przez to, że już powstała taka biografia, to nikt inny nie napisze biografii, no bo już jest biografia Miłosza, więc wydawnictwa nie będą chciały jej wydawać. No i to jest blokowanie dostępu do tej osoby i do wiedzy o niej. Taki mam wniosek po 38 stronach. Zobaczymy, jaki będę miała wniosek po 755 stronach. Trzymajcie kciuki. To były książki, które porzuciłam w 2019 roku. Do niektórych z nich wrócę, do niektórych nie, a do niektórych jeszcze się zastanawiam. Przyznajcie się w komentarzach, jakie książki porzuciliście w 2019 roku. No, a na więcej o książkach i nie tylko o książkach zapraszam Was na Instagram mój, Jola Szymańska. No i tyle. Do zobaczenia niebawem, bo teraz była trochę przerwa, bo odrobiłam sobie mały urlop. Bardzo go potrzebowałam, świąteczno-noworoczny, ale już jedziemy dalej. Pa!